też z ławki Paweł Jana. 12 minuta meczu. Popatrzmy na tę sytuację jeszcze raz, chociaż tego ujęcia nie będzie, tego starcia widać najlepiej. Juras przejął piłkę. No, chciałbym bardzo, aby ta wypowiedź była odebrana jako obiektywna. Wydaje mi się, że tam faulu nie było. No ale to już jest przeszłość. Teraz rzut karny. I niestety gol. 1-0. Juri Nikiforow strzela bramkę dla Spartaka. Wyczuj, Maciej Szczęsny, ale silnie bita półgórna piłka, no nie mógł sięgnąć nasz bramkarz. Precyzyjnie wykonana jedenastka i Spartaka jest szansa, ale źle rzucona piłka przez Pisza do Stańka i Kucharskiego. Onopko, ten dla odmiany, jakże precyzyjnie. Cymbalar ma miejsce na dośrodkowanie. No, ryzykowne to było zagranie Jóźwiaka, ale jeszcze groźniej gol. Niestety, Sergiej Juran wbija Legii drugą bramkę. I proszę, po kilku minutach jakby próby prowokacji ze strony Spartaka, który oczekiwał na Legię na własnej połowie. Jedna, druga szybka akcja i teraz ta zakończona strzałem Siergieja Jurana. To jego druga bramka w tej Lidze Mistrzów. Wcześniej, przypomnę, strzelił zwycięską bramkę w drużynie Blackburn Rovers. Zaczęło się od znakomitego podania Onopki do Cymbalara. Tutaj mówiłem, że ryzykowna interwencja Zielińskiego, zagranie Piatnickiego do Jurana. Będzie jakieś zagrożenie, Leszek Pisz, dobrze bita piłka i gol! Gol, bramka Marka Jóźwiaka. Być może odmieni losy tego spotkania. Jeszcze zerwała się Legia w końcówce i 1-2. Marek Jóźwiak znakomicie wyszedł do tego dośrodkowania. Za chwilę zobaczymy jeszcze raz tę akcję. Pisz, dobrze podkręcona, dosyć mocno bita piłka i wszystkich upilnowali Spartakowcy, ale nie Marka Jóźwiaka i po pięknym strzale głową piłka ląduje tuż przy słupku bramki Czerczesowa. 2-1, jeszcze nie wszystko stracone. Może ta bramka poderwie zespół Legii do...